W dzisiejszym odcinku będziemy prowadzić poszukiwania zagubionego telefonu, jak również prezentować dla Was wykrywacze dla początkujących. Oglądajcie nas do końca. Przyjęliśmy dzisiaj zlecenie na szukanie telefonu. W jakichś tam dziwnych okolicznościach telefon został zasypany piaskiem na polu. Podjedziemy, to dowiemy się szczegółów. Po malutku dojeżdżamy do naszego celu na pole za panią, która nas prowadzi. Tu trzeba cross uprawiać. O, ale jesteśmy. Pyk. A pani mówiła, że przez ten rowek możemy nie przejechać, ale to nie jest tak źle. Nie jedziemy kabrioletem. Flintstone to się wszędzie przejedzie. Także dajemy radę. Zaraz zobaczymy, gdzie będzie miejsce naszych poszukiwań. Zobacz, stare chaty jakieś się stały. Także od razu poszukamy sobie troszkę. Na pewno nam pozwoli. Okaże się. Telefon został zgubiony tutaj przy takim gospodarstwie. No to się podjęliśmy zadania. Do przejścia jest co najmniej z 2 hektary. Gdzieś tu na tym polu. O, zobacz, gdzieś tu na tym polu, gdzieś ten telefon leży. Ale gdzie? Oto jest pytanie. Jak wrażenia? Co znalazłaś? A kawałek podkowy. Żelastwo jakieś. Co myślisz o tym zleceniu? Szukanie igły w stogu siana? Tak myślę. Słuchaj, jakby było proste, to nikt by po nas nie przyzwonił. Naprawdę. Ale wiesz, co jest pocieszające? Że areał jest duży, natomiast szukamy telefonu, a nie obrączki. Ach, ale spójrz na te grudy ziemi. Efektem ubocznym poszukiwania telefonu jest to, że można poszukać sobie innych rzeczy. Tym razem wpadła jakaś monetka, ale do wyczyszczenia, bo nie widać, co to jest. Pyk i jest smuteczek. Przyda się do warsztatu. A to moje znajdki? Telefonu jeszcze nie ma? No nie mów, że nie ma. No. Wiem. Będzie trudno, ale szukamy. Co tam za znajdki masz? Pokaż. Nie wiem. Jakiś guziczek, ale... Guziczek i jakaś aluminiowa przypinka. Ale to też dobre. Szukaj telefonu. Szukam, szukam. Piękny sygnał, ale co z tego? Jak to kapsel aluminiowy. Piękny, duży guzioł. Naprawdę średnicy ma gdzieś z około 25-30 mm. Zbliża się wieczór. Pomału będziemy kończyć. Jestem zawiedziona. Na tarczy schodzimy z tego pola. Ale to było do przewidzenia dla mnie. Bo to jest naprawdę bardzo duże pole i nawet nie miała pojęcia, gdzie to zgubię. Od do. Od do. Niestety, tym razem nie udało się. Smutne, ale prawdziwe. Smacznego, kochanie. Smacznego. Wyspana? Też średnio. Ja tak samo. Deszcz padał, wszystko było słychać, co się dzieje na dworze. Ale jak zwykle robisz pyszne śniadanko. Jest i pomidorek, jest i masełko, tosty z chleba, szyneczka, no i oczywiście to, co ja najlepiej lubię, czyli metkę. No i też jajeczka. Nie udało nam się wczoraj znaleźć telefonu, który szukaliśmy na zlecenie. Kac moralny został, natomiast no tak to jest. Do końca nie było wiadomo, czy został zgubiony akurat w miejscu naszych poszukiwań. Następne zlecenie będzie bardziej obfite. Czyli... Mamy nadzieję. No, grunt to dobre wskazanie miejsca, gdzie został zgubiony dany przedmiot. Tym razem nie wiadomo było. Ale podjęliśmy się tego trudnego wyzwania. Hania ma dzisiaj dzień wolny od przedszkola. Idzie z nami do sklepu? Tak? Będziemy wieszać plakaty? No, także co? Śniadanko. Przygotujemy się i oczywiście idziemy do sklepu. Smacznego, Hania. W związku z tym, że piszecie i pytacie o wykrywacze na sam początek poszukiwań,
Będziemy dzisiaj w sklepie i zaprezentujemy Wam kilka modeli. Jeżeli chodzi o kwestie wykrywaczy dla osób, które zaczynają przygodę z poszukiwaniami, jest ich kilka, a może nawet kilkanaście. Każdy producent przygotował taki detektor. Główną zaletą tych wykrywaczy jest łatwość w obsłudze. Działają na zasadzie włącz, wybierz program, dostrój do gruntu i szukaj. W takich wykrywaczach mamy też możliwość regulacji czułości urządzenia, jak również przygotowane, gotowe programy fabryczne do różnych miejsc, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. Program pole, park, plaża czy wszystkie metale. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w wykrywaczu Nocta Macro Simplex. Wykrywacz Nocta Macro Simplex jest bardzo uniwersalny. Została zastosowana akurat cewka 11-calowa. Wykrywacz metali Nocta Macro Simplex można używać na polach, łąkach, w lesie, jak również zanurzać go w wodzie. Posiada hermetyczną obudowę, co czyni ten detektor bardzo uniwersalny. Jeżeli chodzi o ten wykrywacz, to każda początkująca osoba świetnie sobie poradzi z obsługą tego wykrywacza. Ewelinka wie, co mówi. A tak na poważnie, naprawdę jest to bardzo prosty i skuteczny wykrywacz metali, nie tylko dla początkujących, ale też zaawansowanych detektorystów. Polecamy. Polecamy. A teraz jaki masz wykrywacz metali w ręcach? Quest X5. Akurat moja przygoda z wykrywaczami zaczęła się z tym wykrywaczem. Jest taki typowo podstawowy, nawet dziecko poradzi sobie w obsłudze tego wykrywacza. Ty nie miałaś większej wiedzy na temat wykrywaczy, dostałaś go do ręki, włączyłaś i widziałem, od razu biegałaś i szukałaś. Pierwsze wyjazdy były nad morze, kojarzysz? Pamiętam. W tym wykrywaczu został zastosowany program fabryczny na szukanie biżuterii. Wszystkich metali oraz monet. Oj, te monety. Jeżeli chodzi o model Quest X5, jest to naprawdę wykrywacz mega podstawowy. To nawet dziecko sobie poradzi z obsługą tego detektora. Przede wszystkim też jest lekki, co powoduje, że dziecko, kobieta czy drobny mężczyzna taki wykrywacz obsługuje bez większych trudności czy większego wkładu wysiłku. Nade mną wyświetla się link do filmiku. Wcześniej nagrałem taki poradnik, jak użytkować, jaki wybrać podstawowy model. Quest X5 jest dosyć mocno opisany. Zajrzyjcie do tego poradnika. Kolejnym wykrywaczem dla początkujących jest wykrywacz Quest X10 Pro. Jest to starszy brat poprzedniego wykrywacza, który pokazywaliśmy, Questa X5, tak? Tak jest. I warto jeszcze dodać, że model Quest X10 jest wykrywaczem wodoodpornym. Można go zanurzać 5 metrów pod wodę i ma taką bardzo smukłą ceweczkę, gdzie radzi sobie ona bardzo trudnych warunkach, w wodzie na przykład, czy w miejscach mocno zaśmieconych, fajnie wybiera właśnie drobne przedmioty. Coś jeszcze chciałaś powiedzieć? Także jak w poprzednim wykrywaczu w X5 został fabrycznie ustawiony program na szukanie biżuterii, wszystkich metali, monet, a także można sobie samemu ustawić program. A potrafisz takie programy ustawiać? No oczywiście, że potrafię. To mam dobrego nauczyciela. A innym też, z innymi podzielisz się też tą wiedzą? Pewnie, że tak. Czyli Quest X10 Pro kolejnym podstawowym detektorem metali na poszukiwania, na lądzie, na plaży i w wodzie. Dokładnie. Starym i zarazem najbardziej znanym modelem do poszukiwań jest Garrett Ace 200. Jest to model, który jest na rynku blisko 10 lub ponad 10 lat. Miliony użytkowników wychowało się na tym detektorze. Jest miliony opinii. Jest to też bardzo podstawowy detektor, który ma 3 programy fabryczne do szukania biżuterii, monet i wszystkich metali. Jeżeli ktoś by nie zdecydował się na jeden, drugi czy trzeci model, żelaznym takim modelem jest Garrett Ace 200.
Też bardzo polecamy. Wykrywacz Garrett w świecie detektorystów jest nazywany kanarkiem. A wiesz dlaczego? Bo jest żółty. I ze względu na wydawane dźwięki. Ćwir, ćwir. Śmieszny, ale skuteczny. No tak. Widzisz, i są też wykrywacze dla początkujących, które nie mają monitorka, a są proste w użyciu. Firma Golden Mask wyprodukowała wykrywacze analogowe. W świecie XXI wieku, gdzie wszystko jest zmechanizowane, cyfrowe, jest trochę takim dziwnym wykrywaczem, ale dla początkujących jak najbardziej. Nie. Ewelinka mówi, że to jest dziwny wykrywacz, a ja mówię, że to jest bardzo skuteczny wykrywacz, nie tylko na początek. Prostota w obsłudze, siła nadawania, wysokość dźwięku, dyskryminacja, grunt balans i przełącznik tego gruntu balans na manualny i automat czyni ten detektor bardzo uniwersalny. Nie ma wyświetlacza? No nie ma. Natomiast nie wszyscy potrzebują wyświetlacza, ponieważ szukają tylko na słuch. No i też przecież może być wielu początkujących użytkowników, którzy po prostu chcą słyszeć tylko dźwięki, a niekoniecznie widzieć, co mu pokazuje wyświetlacz ciekłokrystaliczny, jakie informacje. Oczywiście takie informacje na takich wyświetlaczach są potrzebne, natomiast je przetwarza procesor i niekiedy opóźnia te sygnały, które są pod cewką. A analog działa na tej zasadzie. Jest sygnał, jest dźwięk w uszach. Cieszącym się dużą popularnością wśród detektorystów początkujących, średnio zaawansowanych i tych, którzy lubią chodzić po wodzie, zanurzać detektor, jest model Quest Q30. Model ten jest bardzo uniwersalny, też posiada obudowę hermetyczną, posiada 4 programy fabryczne i też jest możliwość tworzenia własnych programów. To już osoby, które się bardziej doświadczą, które będą miały większą wiedzę na temat poszukiwań, będą mogły stwarzać swoje tutaj jakby programy autorskie do poszukiwań. Jest detektorem, który polecam do chodzenia na plaży, na łące, w wodzie, no i też w parkach. Spójrzcie na ten wykrywacz. Kojarzycie pewnie z filmików wykrywacze dla dzieci, z którymi Hania chodziła. To jest wykrywacz firmy Nocta Macro. Jest model Mini Hort i Midi Hort. A o tym wykrywaczu powie wam kilka słów Hania. Hania, jak ci się użytkowało ten twój wykrywacz? Fajnie. Fajnie? Znalazłaś nim dużo kasiorki? Nie? A kapsli? Złota? A czego najwięcej? Pierścionków. I naszyjników. I naszyjników, tak? Srebrnych, złotych. I co ty z tym teraz zrobisz? Gmina bez sensu. Morderczynia! Co z tym zrobisz, powiedz nam? Ja nie wiem. To jest dzidzia. Dzidzia? A jak twoja dzidzia ma na imię? Zosia. Zosia, tak? Babcia. I bierzesz z nią... I tą Zosię też bierzesz na poszukiwania? Tak. Ale fajnie białotewki. Dziękujemy ci za wywiad. Dziękuję. Do widzenia. W odpowiedzi na Wasze zapytanie właśnie przedstawiliśmy Wam podstawowe wykrywacze dla początkujących. Są to wybrane modele, bo oczywiście jest też więcej modeli dla początkujących. Te, które prezentowaliśmy, są najbardziej popularne. Jeżeli byście mieli jakieś konkretne pytania co do prezentowanych modeli wykrywaczy metali, śmiało możecie kontaktować się z Ewelinką bądź ze mną. Na dole w opisie pod filmem są do nas kontakty. Śmiało dzwońcie, czy piszcie, udzielimy Wam takich informacji. A my co? Będziemy kończyć na dzisiaj. Chcieliśmy się z Państwem pożegnać. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco z naszymi filmikami, to zapraszamy Was oczywiście do subskrypcji, do lajka pod filmikiem oraz do komentowania naszych filmów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.